jestem od pierwszej sesji Rady Miasta Konina, odradzonego samorządu do dzisiaj. Drugiej takiej osoby w Koninie nie ma. Marek Waszkowiak to jedyny radny, który mandat zdobywał we wszystkich dotychczasowych wyborach. Były okresy, kiedy łączyłem to z mandatem senatorskim, były okresy, kiedy łączyłem to z funkcją prezydenta, były okresy, kiedy składałem mandat, ponieważ byłem wiceprezydentem, ale 34 lata, nie wiem, z 500 sesji, około 1000 komisji, to wszystko jest w moim kajecie życiowym. Ale na 8 kadencjach koniec. Tym razem były prezydent Konina mandatu nie zdobył i w nowej radzie go nie będzie. Nie narzekam, mówi jednak. Poziom aktywności w moim życiu jest ogromny i gdy wypada jedna aktywność, to się pojawiają dwie inne. Także, że nie narzekam. No, dzisiaj jestem na sesji, ten tydzień jeszcze pracuję. W przyszłym tygodniu wyjazd do Słowacji na Uniwersytet w Preszowie, powrót z Preszowa, wyjazd do Grecji na szkolenie dotyczące Uniwersytetu III wieku. Także czasu brakuje. Myślę, że do tej setki jakoś dociągnę. W nowej radzie nie będzie też innego Nestora Konińskiego samorządu. Po 30 latach jej ławy opuszcza Tadeusz Wojdyński. Przewodniczący ostatniej kadencji nie wystartował w wyborach z powodu stanu zdrowia, ale obiecuje, że ze sprawami miasta się nie rozstaje. Cały czas te 30 lat służyłem i nie mam zamiaru się całkowicie wyłączać z działalności miejskiej. Także będę w tej przestrzeni publicznej w dalszym ciągu istniał, być może w innym funkcji nieprzewodniczącego Rady Miasta, ale też działam w różnych stowarzyszeniach, także na pewno będziemy się spotykać. To samo obiecuje Wiesław Wanias, który także z powodu stanu zdrowia z Radą żegna się po 18 latach. Uważam, że te 18 lat, które tutaj spędziłem w Radzie Miasta, jeżeli miałbym to oceniać na plus czy na minus, myślę, że jednak z malutkim plusikiem, bo coś patrząc, jeżdżąc miastem, widzę, że coś nieco zostało po mnie. Dlatego tym bardziej odchodzę z głową uniesioną. Powodów do dumy nie brakuje też jedynemu olimpijczykowi wśród radnych. Tadeusz Piguła opuszcza Radę Miasta po 17 latach działalności. Czas już też jest na odpoczynek trochę, chociaż mówię, startowałem w wyborach. Nie udało się tym razem, bo jeszcze jest wiele spraw, że tak powiem, które można dopilnować. Mi najbliżej był sport, ale i problemy w ogóle ludzi, prawda, tak samo. No ale, no mówię, z żoną już mówiliśmy, że tak w cieniu trochę startowałem, no bo no ile można. W nowej radzie Nestorów Konińskiego samorządu zastąpią między innymi 20-letni Joachim Sikorski i 23-letni Piotr Czerniejewski.